naszej szkole największą dla nas niespodzianką i ogromnym sukcesem był wolontariat w klasach 4-5. Te uczniowie z tamtych klas charakteryzują się jeszcze taką dziecięcą bezinteresownością. Nam się wydaje, że oni sami potrzebują opieki, a oni już organizują czytanie w zerówce albo planszówki na świetlicy. Wydaje mi się, że przede wszystkim to po prostu dać szansę. My ich nie szukałyśmy, oni sami do nas przyszli, a jedyne co my zrobiłyśmy, to dałyśmy im szansę. W szkole przede wszystkim widać dwie takie cechy, które przyszły razem z wolontariatem. Jedna to ogromna otwartość na innych, ponieważ w wolontariacie współpracujemy też z innymi instytucjami w całej Warszawie, a druga to integracja między poziomami. Łatwiej jest im się integrować w klasie, to jest naturalne. Są jednym oddziałem, uczniowie przebywają ze sobą prawie cały dzień. Na przerwach widzą się rzadko albo nie myślą nawet o tych wzajemnych relacjach. Natomiast w wolontariacie niejako są zmuszeni do tego, aby poznać innych i to nie tylko ze swojego rocznika, ale także młodszych uczniów. I to zadziałało. To niesamowicie zadziałało i stworzyło z nich prawdziwą grupę. Myślę, że przede wszystkim pomaga im w pokonywaniu własnych jakichś granic, barier. Dziewczyny, które były nieśmiałe, nagle okazuje się, że są duszą towarzystwa. Chłopcy, którzy nie zrobiliby wielu rzeczy ze względu na to, co powiedzą rówieśnicy, są w stanie przeskoczyć góry. To jest coś niesamowitego, jak oni bardzo niezmuszani z zewnątrz, a mimo to przekraczają samych siebie. W naszej szkole staramy się jako koordynatorki niczego nie narzucać wolontariuszom. Od początku im tłumaczymy, że jesteśmy po to, by im towarzyszyć. Czekamy na ich sugestie, na ich pomysły. W międzyczasie podrzucamy trochę nasze, to co same znajdziemy w internecie, ale nic na siłę. Jeśli oni mówią, siostro, chcemy się w to zaangażować, to my mówimy, dobra, będziemy z wami. Myślę, że bardzo ciekawy był udział w jednym z ostatnich biegów organizowanych tutaj w Warszawie. To była mała impreza, ale potrzeba była dużo wolontariuszy. Praktycznie wolontariusze byli tylko z naszej szkoły i mieli różnorakie zadania. Ktoś opiekował się dziećmi, ktoś inny rozdawał medale, ktoś rozdawał jakieś nagrody, napoje. I to, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że był moim zdaniem ogólny chaos. Ale oni byli na swoich miejscach, doskonale wiedzieli, co mają robić, jeżeli łatali dziury bez problemu, jeżeli widzieli, że tutaj jest jakiś tam mały przestój i nic się nie dzieje, no to natychmiast wskakiwali na miejsce, w którym tej pomocy było potrzeba znacznie więcej, bez naszej pomocy. To jest coś niesamowitego i myślę, że to jest jeden z celów wolontariatu w szkole, to, że oni sami stają się kreatywni i odpowiedzialni za dzieło, które jest im powierzone. Wolontariat to dla mnie przede wszystkim przygoda. Ogromna przygoda i za każdym razem inna.